Witajcie moi drodzy, z tej strony ja MWK, jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny kupimy sobie jakieś rzeczy do Minecrafta na Allegro. Tak, więc jeżeli chcecie kolejny odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeżeli będzie 2500 łapek w górę, to lecimy z następnym odcinkiem, więc mordo, strzelaj łapę w górę, subskrybuj, bo filmy pojawiają się codziennie. Jak dasz suba, to żadnego filmu nie przegapisz, więc ja teraz patrzę, czy zostawiasz subskrypcję, bo dużo osób mnie ogląda, a nie subuje, więc ja tutaj patrzę. Zostawiłeś? Chyba tak. Ale nie ufam ci. Chyba jeszcze nie zasubskrybowałeś. Dobra. Okej, sorry. Widzę, że już zostawiłeś subskrypcję. Więc super. Więc to jak możecie zauważyć? Jesteśmy na Allegro. Naszej ulubionej stronie, na której kupimy sobie... Jeszcze nie wiem co, bo musimy sobie przeglądnąć, czy może jest coś nowego. Ale wydaje mi się, że chyba nie. Wpiszemy sobie tutaj Minecraft, proszę bardzo. Damy sobie tutaj trafność od najniższej, proszę bardzo. I damy sobie tutaj komputerowe PC. Naszym oczom ukazuje się tak: Pixel, Skyblock, Coins, Minecraft, 1 080 000 groszy. Co jest? No nie wiem, czy to jest jakieś interesujące. Chyba średnio. Idąc dalej, mamy znowu Hypixel, Minecraft Premium za 2 złote. No, to już kupywaliśmy, więc ja myślę, że wypadałoby znaleźć coś innego. O, mamy na przykład Minecraft na Androida 2020. Okej, zobaczmy, co my tutaj mamy napisane. Oryginalna wersja Minecraft, najnowsza wersja 2020 Minecraft Pocket Edition. Ej, halo, mamy 2022. Przecież to nie jest najnowsza wersja. O co tu chodzi? Ej, w sensie serio. Na Androida, na tablet i telefon. Smartfon. No jakby ktoś nie wiedział, że telefon to smartfon. Dobra, nieważne, nie będę się czepiał. Z możliwością grania online. W sklepie Play kosztuje 30 zł. Bez instalacji dodatkowych programów. Po zakupie gra zostaje wysłana na maila z instrukcją instalacji gry. Okej, to brzmi ciekawie. I myślę, że moglibyśmy sobie to kupić za aż 14 zł. Co prawda ja mam iPhone'a i nie mam żadnego urządzenia z Androidem, ale pobiorę jakiś symulator, żeby to odpalić na kompie i żeby zobaczyć, czy to w ogóle będzie działać. Więc ja daję sobie teraz tutaj, czekajcie, tylko zobaczmy sobie najważniejsze formy dostawy: przesyłka elektroniczna. Okej, dobra, na Allegro jest od 2 lat. Dobra, jest w miarę legit. Jest w miarę legit, więc daję teraz kup teraz. Proszę bardzo, jedną sztukę, no bo po co mi więcej. Wybierz dostawę i płatność. Elektroniczna. Dajemy teraz przejść do płatności. Proszę bardzo, dajemy oczywiście blik, dajemy zapłać i ja teraz biorę swój elegancki telefon i wpisuję kod blik na 14 aż złotych. Uwaga, daj zatwierdź. Potwierdzam na telefonie. Okej, zostało kupione i teraz musimy po prostu czekać, aż dostaniemy informację właśnie od ziomeczka odnośnie naszego Minecrafta na Androida. Ja mu napiszę: witam, kupiłem grę, proszę o wysłanie jej na tego maila. Dobra, więc w takim razie napisałem, podałem maila, liczę na szybką wysyłkę. Więc zobaczymy, jak szybko dostaniemy Minecraft na Android za 14 zł. Jakbym poszukał, to pewnie znalazłbym go za darmo, ale nie o to w tej serii chodzi. A, jeszcze czekajcie, dopiszę. Poproszę również instrukcję instalacji gry. Dobra, teraz mamy full, więc no, teraz pozostało mi tylko czekać, aż dostanę maila z grą i z instrukcją i zobaczymy, czy to w ogóle będzie działać. A wy na poczekaniu możecie zostawić łapkę w górę, bo nie wiem, czy ten film będę nagrywał 2 dni, tak jak zawsze, czy może okaże się, że sprzedający odpisze mi dzisiaj. Byłoby to naprawdę super, więc łapka w górę. A więc tak, mamy dzień kolejny i jak możecie zauważyć, nie dostałem totalnie odpowiedzi. I jest to poniekąd smutne, ale dostałem, słuchajcie, maila z grą. Tak, dobrze usłyszeliście. To oznacza tylko jedno, że będziemy mogli przetestować sobie Minecrafta na telefon na komputerze i zobaczymy, jaka to będzie wersja. Jak możecie zauważyć, no jest mail z linkiem do dysku online i my sobie tu wbijemy i jak możecie zauważyć, mamy tutaj Minecraft Pocket Edition 1.16.20.03.pl.ng.apk.apk. No nieźle, nieźle. Ja to, słuchajcie, pobieram. Dysk wykrył problemy z pobieraniem. Oj, 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 oj.
robi się widzowi niebezpiecznie. Dobra, ja zaryzykuję. Prześwietlę to jeszcze antywirusem, więc damy pobierz mimo to. I się pobiera. Jak możecie zauważyć, mam ten plik Minecraft Pocket Edition i pobrałem emulator, tak żeby móc odpalić tą grę. Więc no zobaczymy, niech to się zacznie tutaj odpalać. A ja w tym czasie pobiorę oryginalną wersję na telefon, bo takową posiadam, bo kupiłem ją kiedyś, kiedy robiłem serię na telefonie. Więc jak możecie zauważyć, mam tutaj, słuchajcie, Minecrafta i sobie go od nowa pobieram, bo ja go usunąłem z telefonu, bo nie był mi potrzebny. Więc teraz, słuchajcie, jest pobieranie na nowo i jestem ciekawy, jaka będzie tutaj wersja oryginalnego Minecrafta niż ta, którą kupiłem na Allegro. Bo jak możecie zauważyć, mamy tutaj Minecrafta, którego sobie teraz odpalimy. Wow, i działa! Ej, to się ładuje normalnie. Co prawda ziomek nie wysyłał nam instrukcji, o którą prosiłem. No ale cóż, mówi się trudno. Konto Microsoft, zaloguj się za darmo. Ej, to normalnie działa. Ej, jestem w konkretnym szoku. Tylko trochę laguje, ale to przez to, że to jest emulator. Dobra, damy sobie graj. Damy stwórz nowy świat. Czekajcie, ale pierw zobaczmy, jaka to będzie wersja. Jest to wersja 1.16.20. Okej, dobra, więc ja tutaj tworzę nowy świat. Zrobimy sobie tutaj kreatywny. Dobra, dajemy stwórz. Ej, w sumie to jest jak Bedrock Edition, więc to nie ma za dużej różnicy, no ale możemy się poczuć teraz, jakbyśmy grali na telefonie przez to, że jesteśmy na emulatorze. W zasadzie wszystko powinno być zrobione pod telefon i jak możecie zauważyć, tak jest. Mamy normalnie kółko tutaj. O nie, ej, ale mogę normalnie sobie, słuchajcie, WASD tutaj sterować, więc mega spoko. No dobra, okej. No dostaliśmy, słuchajcie, androidową wersję właśnie Minecrafta na telefon za 15 zł. Ja teraz sprawdzę, jak wygląda oryginalny Minecraft właśnie na telefonie, który właśnie w tym momencie mi się pobrał i się odpala. Okej, odpalił mi się Minecraft na telefonie. Użyj ustawień. Aha, dobra, damy to. Nie wiem, o co chodzi. Jakaś optymalizacja na samym starcie mi się odpaliła. No jestem ciekawy, jaka teraz jest wersja. No kurde, ja już to klikałem przecież. O, dobra. Teraz mamy wersję 1.18.2. Wow. No jest to naprawdę dosyć spora różnica. Tutaj jest 1.16.20, a tutaj mamy 1.18.2. Więc jakby kupiłem wersję na telefon, dwie wersje wcześniej. W sensie wiecie, o co chodzi. Czy to był dobry zakup? Nie mam pojęcia. Czy kupiłbym to po raz drugi? Ze względu na odcinek pewnie tak. Bo czemu by nie? To tylko 15 zł. A mamy grę na telefon. Aczkolwiek, no, tak jak mówiłem wam wcześniej, taką grę możemy sobie ogarnąć dosłownie w chwilę. Oczywiście ja do tego nie zachęcam, kupujcie od oryginalnych sprzedawców, bo ja zaoszczędziłem 15 zł i moim zdaniem to nie ma w ogóle sensu, oszczędzanie 15 zł, bo tutaj mamy, słuchajcie, piracką wersję, która, no, działać działa, ale nie będziemy mieć tutaj update'ów, wiecie, o co chodzi, więc to jest takie, kurcze, no, dosyć średnie i w ogóle jak to laguje, ja nie wiem, czemu to laguje, przecież gram na kompie, więc to nie powinno tak lagować. No dziwne, dziwne, powiem wam szczerze. Czekajcie, a czy działa F5? Ty, normalnie tutaj skróty klawiszowe działają. Ej, jestem w totalnym szoku, że to tak dobrze działa, nie? Więc no co, no wydałem 15 zł w dzisiejszym filmie i w zasadzie dostałem to, co kupiłem. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, nie kupujcie, bo nie warto, lepiej kupować z oryginalnych źródeł, ja już nie będę się powtarzał. Więc no, jeżeli dzisiejszy film wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli będzie tutaj 2500 łapek w górę, to w następnym odcinku znowu sobie coś kupimy, bo jak zauważyłem po Allegro, jeszcze trochę tych rzeczy zostało do kupienia, więc mamy małe pole manewru, a wy w komentarzach możecie pisać, co w następnym odcinku kupić, czy paczkę serwerów, czy sam serwer, chociaż ja go kupiłem, tylko zostałem oskamowany. Jeżeli nie widzieliście, to w poprzednim odcinku to pokazywałem. Wiele rzeczy tutaj zależy od was, więc wiecie, co robić. Ja byłem MWK, subskrybujcie, zostawiajcie łapki i to by było na tyle. Elo!